Siemaneczko moi drodzy, witam was ze Szwecji na patchu 1.30, a jeżeli na patchu 1.30, to witam was moim nowym nabytkiem do mojej, że tak powiem, kolekcji. Czekałem na ten ciągnik bardzo, bardzo długo. Powiem wam szczerze, że to jest chyba jedyny ciągnik, którego modyfikacji sobie nie pobrałem. Jak pobrałem raz, ktoś mi tam przysłał jakiś mod, który na dodatek był płatny, można było sobie jego kupić, słuchajcie, z jakiegoś tam Facebooka. Dziad trans totalny, w środku pół interioru nie działało, jak nie większość. Natomiast słuchajcie, mamy w końcu betę, mamy... I nie pamiętam, czy by jakiś samochód był w becie, ale w becie 1.30 mamy, moi drodzy, Scania. Ja mam Scania SK, jest to Scania z silnikiem V8, 650 koni. Słuchajcie, nawet gdybym chciał się do czegoś przyczepić, tu nie ma się do czego przyczepić, naprawdę. Doszły mnie słuchy, tam ktoś mi powiedział, że dźwięki ma kijowe. Moim zdaniem dźwięki ma bardzo ładne. Tymczasem, słuchajcie, żeby nie przeciągać, jesteśmy w Hasiporten. Jest tutaj napisane, że bardzo proszą o skontaktowanie się z ochroną. Ja byłem się skontaktować z ochroną. Słuchajcie, jesteśmy w fabryce Scani. Z tego co widzę, to chyba same stare modele tam są Scania, nowego żadnego nie ma. Słuchajcie, no moim zdaniem ona jest piękna. Jest to Scania, tak jak mówię, SK 650 koni, silnik V8. Jeżeli ktoś się pyta, to felgi to są Raven z tego DLC. Raven, które było kiedyś do wygrania. Skin ma oczywiście szwedzki, nie byle jaki, tylko szwedzki. Słuchajcie, nie ma co. Wsiadamy do środka. Palimy maszynkę, no jest po prostu piękniusia. Wszystko działa tak jak się należy, słuchajcie. Ja sobie muszę tu słuchaweczki założyć, żeby ją ładnie słyszeć. A co ja tu mam włączone? A miałem blokady dyferencjału włączone, nie zauważyłem nawet. Ups! Moi drodzy, jedziemy po naczepę. Słuchajcie, żeby było śmiesznie, ja sobie wziąłem skrzynię sześciobiegową, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, dosłownie, nie wiem czemu, nie wiem co mi strzeliło do łba tego mojego. Ale mam skrzynię sześciobiegową. O, słuchajcie, i tu już bierzemy sobie dzisiaj dubelka, sobie pociągniemy. Dubelka Scani oczywiście, a jak żeby inaczej. Słuchajcie, wszyscy nagrywali Scanie, dlatego ja nie nagrywam żadnej prezentacji. Ja wam po prostu, o, widzę, że tam coś czerwono jest, ale nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy tak ma być. Może tak ma być, słuchajcie. Ja nie nagrywam prezentacji, ja po prostu nagrywam od razu sobie krótką traskę. Może nie taką krótką, zaraz zobaczymy, to będzie na pewno ponad 500 km, bo pojedziemy. Nie pamiętam, gdzie pojedziemy. To sobie wygenerowałem to jakiś czas temu. Chyba trochę krzywo, nie? Przydałoby się prościej wjechać. Podłączamy, moi drodzy, i jedziemy, już wam mówię gdzie, jedziemy do Odense. Tak patrzę, jakby tu pojechać, pojedziemy sobie centralnie główną cały czas, cyk, cyk, cyk. No i oczywiście mostem sobie pojedziemy. No tak, nie ma co przeciągać, 682 km przed nami, moi drodzy. Ma ona fajny komputer pokładowy. Zobaczcie, teraz się przełączy chyba na... Tutaj jest ciśnienie, tutaj temperatura i paliwko. I cruise control, tutaj mamy nasz tempomat, także... No jest po prostu piękna, piękna, naprawdę bardzo mi się podoba, jestem zajarany, że w końcu jest. Ile my ciągniemy, słuchajcie? 30 ton! Zobaczymy, jak nam ta trasa pójdzie. Także słuchajcie, nie pytajcie mnie, bo zaraz będzie 150 pytań, a czy chodzi z tym, a czy z tamtym. Ja sobie załadowałem... Patrz, 1.30, słuchajcie, na gołym profilu totalnie. To jest mój profil do multi.
Także tutaj nie mam żadnych modów, żadnych. Zero, nul, zero, jak to woli. Odsuniemy się troszkę, bo ja nie widzę w ogóle lusterek i tu w ogóle tego kokpitu nie widzę, tej skaniulki mojej. Także nie mam żadnych modyfikacji, nic nie stosuję, żadnych map. Żadnego ruchu ulicznego, nic. Nic, totalnie nic. Także dzisiaj miał być ogólnie, chciałem nagrać coś z gabarytu. I szczerze wam powiem, przyzwyczajony już do naprawdę głupich komentarzy, bezsensownych czasami, znaczy czasami, bardzo często bezsensowne komentarze dostaję. Jak mi jeden z moich widzów, chyba no na pewno widz, no bo jak tam mnie obserwuje, to widz. No oczywiście głupi ruch AI. Napisał, że wyszła nowa Scania, to zapytał się mnie, czy to prawda, że wyszła nowa Scania, to ja mu odpisałem oczywiście złośliwie, za co przepraszam. Tak, i Volvo VNL też wyszło, bo słuchajcie, no nie spodziewałem się. Że wyjdzie Scania, słuchajcie, w becie już. Ja nie pamiętam, czy jakieś auta były w becie, słuchajcie, wydawane. No ale nieważne, wyszła ta Scania, później oczywiście... Kolejny mi napisał, z tego co wiem, Kazan był następną osobą, która mi od razu napisała, że wyszła nowa Scania, że nawet filmiki z nią są. Ja oczywiście wszedłem sobie zaraz na YouTube'a i mówię, faktycznie jest ta Scania. Jaż mi się, powiem wam szczerze, głupio zrobiło. Także przepraszam, ale naprawdę, ja dostaję ostatnio takie pytania, naprawdę, ktoś sobie zainstaluje jakąś mapę, a później do mnie pisze, że słuchaj, wywala mnie. No ja pierdzielę, ludzie, ja nie mam czasu ostatnio, żeby nawet w firmie dobrze pojeździć, w Paprockim. 90 sobie ustawimy i lecimy. Także ja nie mam czasu kombinować z mapami. Jakaś nowa Rosja ponoć wyszła. Nie wiem, czy na patch 1.30, czy co. Nie wiem, ja w ogóle nie jestem w temacie map ostatnio w ogóle. Także ja na 1.29 cały czas jeżdżę. Mówię, teraz zarzuciłem sobie 1.30. Po to, żeby tylko nagrać sobie odcineczek z tą Scanią, słuchajcie. Moim zdaniem dźwięki tu są naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o retarder czy coś, to naprawdę fajne. Z tym silnikiem to nie wiem, no... Dźwięki są najmniej ważne, słuchajcie. Ja tak myślę, tak mi się wydaje, oglądając sobie tą Scanię troszeczkę. No, że chłopaki, panowie i panie, nie wiem, czy tam panie też są. W każdym razie studio SCS, słuchajcie, naprawdę weszło na wysoki level. Ja tak się powoli zaczynam bać, że będę musiał odszczekać to, co cały czas mówiłem, że oni nie zrobią takiego dobrego modelu RENCH-T jak RTA. Bo powiem wam, ta Scania moim zdaniem jest już naprawdę, tu są takie detale, no ten komputer, słuchajcie, ta kierownica, to już jest wszystko w takich detalach zrobione, że obawiam się, że nie wiem, czy no wszystko idzie do przodu. Ja na pewno, oni też już używają lepszych, nowszych programów. Także wcale się nie dziwię, że to zaczyna wszystko już tak wyglądać, bo ten Mercedes MP4, powiem wam, no on już jest ładny, w środku też taki w miarę. Ale szczerze powiedziawszy, ja tak się bardzo patrzałem na to Volvo. Volvo w środku, moim zdaniem, szału nie ma, dupy nie urywa. Natomiast ta Scania, no to powiem wam, znaczy mówię o tym nowym Volvo, co ostatnie wyszło, tak? Bo to poprzednie Volvo było nawet całkiem ładne. Jest całkiem ładne. Natomiast to nowe Volvo w środku mi się tak średnio podoba. Ale ta Scania, no powiem wam, jest kozak. Już na zdjęciach było widać, że to będzie masakra. Piękne, pięknie, pięknie wykonane, ale... No, jak się to tak na żywo widzi, no to totalnie.
Także fajnie, fajnie, że wyszło. No i mówię, no i tak głupio trochę wyszło, że ja tak z nerwami trochę zareagowałem. Mam nadzieję, że gościu się nie obraził. Jeżeli mnie oglądasz, to sorry naprawdę, bo no, czasami tak bywa, że ja dostaję tyle bezsensownych, głupich wiadomości, że naprawdę głupich. No ja nie przesadzam, że to nie są głupie. To są naprawdę głupie wiadomości. W sensie ściągnąłem sobie jakąś mapę, którą dałeś link, czy jakiś mod, a mi nie działa. No to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, wypakowałeś? Aha. No to wiecie, nie ma o czym w ogóle mówić, nie? Także ja już przyzwyczajony, że pewnie jest głupie pytanie, wyszedł patch 1.30. W ogóle nie chciałem go sprawdzać standardowo. Nie chciałem go sprawdzać. Ale jak się dowiedziałem, że wyszła Scania, no to mówię, muszę się przejechać nią chociaż. No jak już się nią przejadę, to nagram. Oceniać nie ma co, bo moim zdaniem ona jest przekozacka. Także tutaj nie ma czego oceniać moim zdaniem. Naprawdę nie ma czego oceniać, bo no jest po prostu zarąbiście zrobiona. Ta kierownica, no. 6 interiorów z tego, co ja tam widziałem, jest do wybrania. No, oczywiście po prawej stronie jest kierownica, także masakra to. No po prostu coś pięknego, naprawdę. Jak to się mówi, klękajcie narody normalnie. A jaka jest konsumpcja przy 30 tonach? 41, 36, no 54 średnia, no ale mówię, mam 6 skrzynię, nie wiem po co. Naprawdę nie wiem po co ja tą 6 skrzynię założyłem. 6 skrzynię, no i 30 ton. No to będzie troszeczkę, ona będzie troszeczkę żarła, także kasy mam dosyć, nie potrzeba mi więcej, także także słuchajcie, jeżeli o te dźwięki chodzi, to mówię, ja nie testowałem jeszcze wszystkich, ja nie testowałem żadnych silników. Ten jeden silnik zastosowałem, 650 koni. No i na tym silniku jadę. Dźwięk retardera mi się bardzo podoba. No. Wiadomo, Scania, R-ka i Streamline TV8 silniki to mi się nie podobają. Samo zapalanie się podoba. Ale jak ona już chodzi, no to coś tam brakuje. Natomiast tutaj jeszcze się czekajcie, gdzie jest ten tempomat, bo ja go nie widzę normalnie. Dobra, jest tempomat. 90. I śmigamy. Policja pojechała do przodu, czyli mandatu nie dostaniemy. Nie będą nas tutaj ścigać. Także żadnego modu na grafikę, żadnego modu na żaden pierdół, nic. Na ruch uliczny nic. Centralnie nic nie ma. Żadnych modów. Dlatego między innymi po Skandynawii, no bo po Polsce to by się nie dało bez modów jeździć. Ciężko jest, naprawdę ciężko. No ale wracam na patch 1.29, bo wiadomo, mam mody do VS-ki, mam już profil przygotowany, mam mody do nasze firmowe, także teraz myślę, że na 1.30 przejdę dopiero jak wyjdzie, na Polanda to nie wiadomo jak długo będzie trzeba czekać, ale jak wyjdzie promoc dopiero. Ale promoc już się dzisiaj reklamował na swoim blogu, że jak najszybciej będą dostosowywać, że już zaczynają nad tym pracować, także ja totalnie nie wiem, co tutaj wyszło. Przeleciałem tam troszeczkę te wszystkie pierdoły i tylko wyczytałem i miałem nawet podczepione sobie zdjęcie, widzieliście na moim fanpage'u, miałem podczepione ten jacht, nie wiem jak on się nazywa, Queen chyba. On jest większy, ma chyba 9 ton, także ten jacht sobie podczepiłem. I nie wiem, czy to są nowe miejsca rozładunku, żeby ten jacht zostawić. Tak mi się coś tam wydaje, ale nie wiem, czy one są wszędzie, czy tylko będą we Włoszech. Tego niestety nie wiem, także nie będę wam tutaj wody z mózgu robił, bo to bez sensu by było. No i oczywiście dużo jakichś bugów, nie bugów polikwidowali, także jakieś tam, nie wiem, silniki, skrzynie czy silniki, tylko nie wiem, coś tam porobili, to sobie tam na blogach popatrzcie. Oczywiście wczoraj zaraz był wysyp filmików, natomiast z tego co widzę, to naszych polskich dużo youtuberów nie wyrzuciło od filmiku ze Scanią.
Jak macie ochotę, to zobaczcie sobie symulatory i wiele więcej. Wrzucił filmik i z tego co widziałem, Prezes Gaming chyba wrzucił filmik z tym. Z nową Scanią. A tak to nie widziałem, żeby ktoś z Polski wrzucił już z nową Scaniulą. A bardzo ładna jest, bardzo ładna. Piękna, normalnie ciudo. To tak jak mówiłem, przysłowiowo oczywiście, mokre gacie zaliczone. No, na szóstce skrzyni to się ciężko jedzie, kurde, ciężarową. No chyba nie mają chyba szóstek skrzyni, czy mają? Nie wiem skąd oni tu... No chyba jakby nie miały, to by nie było tutaj szóstki skrzyni, nie? Tak troszeczkę dziwnie. Szóstka skrzynia bez półbiegów, bez wysokich, niskich. Tak dziwnie, dziwnie trochę. No ale okej. Słuchajcie, jedzie się nią bardzo fajnie. Ta kierownica, te zegary mi się bardzo podobają. No na pewno bardziej mi się podobają niż nawet w Streamline były. Są, no nie były, bo Streamline cały czas jest. Zaraz spróbujemy to wyprzedzić. Chociaż ja widzę, że ja 90. No, mam blokadę. Kaganiec założony. Słuchajcie, nowe Passaty chyba, z tego co widzę. Nie pamiętam, bo to myśmy rozmawiali, że nowe Fordy Transity ponoć też tu są. Bo tam żeśmy z chłopakami gadali na tym spiku, nie wiem kto to mówił, nieważne. Ale że ktoś tam zauważył nowego Forda Transita na zdjęciach, ten nowszy model. Także pewnie Fordy Transity. Nie wiem, czy te Passaty już były nowe, czy nie. No w każdym razie tutaj są. Fajnie, fajnie, że ta gra się tak rozwija. Naprawdę fajnie. A ja się rozwijam, jeżeli chodzi o prędkość. A ja tu mam zjazd. Nie może być tak, że ja sobie... Patrzymy ją sobie tak troszeczkę z zewnątrz, nie? No powiedzcie, czyż ona nie jest piękna? Bo teraz muszę tutaj zjechać zaraz. Trochę musimy wymusić, bo inaczej to nas nikt nie puści. Ja jestem dziadostwem. No, przeszło. W Scanii zawsze miałem problem, żeby zmieniać biegi jakoś logicznie, bo to nieważne, że teraz mam skrzynię, tą szóstkę, tak jak mówiłem. Ale nigdy nie mogłem tak na słuch zmienić biegu tutaj, kurde, w grze. Zawsze patrzę na obrotomierz, żeby tak nie dawać jej za wysokich obrotów. Co innego jest DAF, co innego jest Mercedes, co innego jest Volvo. A w Scanii zawsze mam problem z tymi biegami. Nie umiałbym jeździć bez obrotościomierza tutaj. I z przyzwyczajenia już chcę połówkę wbić. Jak czuję, że słyszę, że ona nie chce aż tak dobrze się rozbujać, to już połóweczkę chcę wrzucić, a tu nie da rady przy szóstce skrzyni. Ja tak jak tak ostatnio sobie pomyślałem właśnie o tym, o tych gabarytach, słuchajcie, że... Tak jak ja kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, kto ogląda moje filmy już od dawna, to ja pamiętacie jak ja kiedyś powiedziałem, że ja oczywiście nie mam bladego pojęcia jakby to zrobić, ale że na pewno da radę zrobić, tak na chłopski rozum biorąc, jeżeli ruch AI jest zaprogramowany jakoś, że jakoś tam sobie jeździ, to że da radę zaprogramować, że przed nami będzie jechał samochód, który będzie pilotem.
Nie wiem, czy to gdzieś usłyszałem, czy nie, nieważne, ale wiem, że tak kiedyś powiedziałem i patrzcie, dzisiaj już się okazuje, że już mają zrobione, tak, to DLC z gabarytami, gdzie będziemy jeździć z pilotem. I ja sobie tak pomyślałem, jak teraz coraz modniejszy jest ten, nie wiem jak ten system się nazywa, że jak za bardzo zbliżamy się do poprzedzającego nas pojazdu, że nasza ciężarówka sama zaczyna hamować. Teraz zobaczcie, jeżeli ja mam tempomat ustawiony, można by było włączyć taką funkcję w grze, że na przykład samochód przede mnie za szybko wjedzie i ciężarówka sama zahamuje, zanim ja to zacznę robić, nie? Także myślę, że to jest też do zrobienia i tak mi się coś wydaje, że prędzej czy później to będzie w grze, bo oni zaczynają wszystko wrzucać nam do gry, to o czym człowiek jeszcze jakiś czas temu tylko mówił. Mówię, te gabaryty to mi się tak, mówię, jak nie wiem, gdzie odkopać ten filmik, nie wiem, który to był, ale wiem, że taki filmik kiedyś nagrałem i coś takiego sobie gadałem tutaj. Że można by było coś takiego zrobić. No i zobaczcie, ja sobie za blisko dojeżdżam i już mi ciężarówka sama powinna hamować, nie? Powinien się jakiś dźwięk, tak jak w prawdziwych ciężarówkach jest. Myślę, że to jest do zrobienia chyba. Słuchajcie, ale ja sobie ustawiłem, że mi się wydaje, że ja tak nisko siedzę. Kurde, muszę troszeczkę wyżej usiąść. O! O, tak za nisko to też mi się tak czuję, jakbym tak miał tą kierownicę tak wysoko. Ale szczerze wam powiem, że naprawdę ten model, jak mało który mi się podoba, DAF Euro 6 już mi się podobał, ale ta Scagnola jest naprawdę piękna w środku. Jeszcze jak jakieś moderzy, interiory do niej zrobią jakieś takie, nie wiem, pikowane czy coś, żeby ją w środku odpicować. A jest taka dosyć ciekawa, tu z przodu ten stolik taki, jakieś tam półeczki, nie półeczki. Ja powiem szczerze, że ja jej nawet tak nie ogarnąłem w środku. Dla mnie się liczy tylko tutaj ten interior. Ale tak w środku... A, ona ma jedno łóżko, zobaczcie. Ma tylko jedno łóżko i półki. Lusterka ma całkiem fajne. Chociaż lusterka jednak to Volvo, to ma kozackie, nie? Ale lusterka ma bardzo ładne. Oczywiście trochę mam je nieustawione, bo nie ma czasu na nic nigdy, ale... Dobra, wyprzedzamy trochę, musimy ją trochę przydusić. Przydusić 90 na godzinę, nie? To tutaj my wyprzedzamy starego Transita. Tak, stary to był. Mówię, będziemy coraz więcej rzeczy mieli tutaj. No. Dlatego mówię, nie kupować DLC w ogóle. Taka trochę lipa, jak teraz te Włochy wyjdą, a na przykład jak ktoś nie ma Skandynawii nawet, no moim zdaniem bez Skandynawii, no to totalna lipa. Słuchajcie, tak trochę odbiję. Kempingi, takie kempingi już były, słuchajcie, bo nie wiem, czy oni jedą dalej. No to jest właśnie tak, jak człowiek nie czyta, ale nie chce mi się tam czytać tych wszystkich newsów, co oni dodali, co nie. Ja jestem taki, że ja wchodzę do gry i ja lubię się zastanawiać, czy to było, czy to nie było. Mnie te cysterny tu stare już powinny, te silosy jeżdżące powymieniać, kurde, na jakieś lepsze. No to jest naprawdę... Dobra, chyba już mogę. Także mówię, no ten zegar tutaj jej też jest fajny. Tylko
kontrolki, całkiem fajnie. Typowy burak. Hamuje na, zamiast ma zjazd długi, zamiast tam wyhamować, to hamuje centralnie na pasie, z którego powinien spierdzielać jak najszybciej. Burak jeden. Ale z tą skrzynią szóstką rozpędzić 30 ton to jest masakra. Nawet 650 konny silnik ciężko pierdzi, naprawdę. Dendy przejechał standardowo. To nie może być tak, że ja nic nie przejadę, ale czekajcie, tu gdzieś jest już w lewo odbicie, także damy radę. 218 km. Nie chciałem nic za długiego nagrywać, chciałem tak po prostu się nią przejechać, żeby sobie ogarnąć, jak ona wygląda, jak ona dźwięczy pięknie. Ciężko mi będzie z niej zrezygnować na razie, ale... Ale myślę, że dam radę chyba. No, będzie trzeba prędzej czy później męczyć chłopaków, żeby do Paprockiego wciągnęli takie skanie. Tylko zanim my na nie zarobimy, to już wyjdzie skanie jeszcze nowszej generacji. Natomiast widzę, że się wam spodobała gra Farmers Dynasty. Czy będę mówił chyba po polskiemu bardziej, dynastia farmerów. I szczerze powiem, nie dziwię się wam, bo mnie tak wciągnęła. Nie chce mi się grać na drugim profilu, bo to jest strata czasu, ale... Ale ogólnie to chciałbym sobie grać na drugim profilu i patrzeć do przodu, co będzie, ale mi się wtedy za szybko znudzi i odechce mi się nagrywać. Dlatego nagrywam odcinki, zapisuję je na kompie i będę je regularnie wam wrzucał. Ale nie gram sam gdzieś tam do przodu, żeby obczaić grę, jak to tam dalej wszystko jest. No mówię, bo po prostu odechciałoby mi się grać i tyle. Iveco Stralis sobie jedzie i ciągnie na czepkę, proszę bardzo. Nie skosiłem znaku, to dobrze. Kurde, powiem wam, te duble ładnie idą, ładnie za ciągnikiem, ale w sumie to jak trzeba gdzieś wjechać w wąskie te tereny, to już trzeba się trochę napracować nimi. To nie jest takie hope siupe, panie. Proszę, hamulec silnikowy, elegancko. Kurczę, jak tak człowiek sobie pomyśli, do tyłu tak się spojrzy, te samochody z 15 lat temu, 20. To jest aż taki kosmos, jak to wszystko poszło do przodu. Zresztą osobówki tak samo, nie? Wszystko, jak to idzie do przodu, kurde. Dzisiaj już osobówka bez klimy, bez no, wspomagania, to ja w ogóle nie mówię, ale bez klimy, bez jakiegoś urządzenia, już bez nawigacji wbudowanej, to już tak... Kiedyś, jak samochód miał centralny zamek, to już było wow! Jak miał, kurde, immobilizer jakiś na kot, pamiętam, kierownik piekarni, gdzie ja się uczyłem, jeszcze za ucznia byłem, pamiętam, miał Peugeota 306 bodajże, to miał mobilizer taki mają taką klawiaturę jak kalkulator,
przy wajsze zmiany biegów. Wow! O, już mandat, już mandat. Dandy już się zagadał, już się rozmarzył i mandat. Mobilizer w kluczyku. Już nie mówię o takich rarytasach jak szyby opuszczane elektrycznie kiedyś. Ja pitole. Mówię, to wszystko tak poszło do przodu. To, o czym kiedyś człowiek marzył, to dzisiaj ma za parę groszy tak naprawdę, bo... Ale fajne, fajne to jest, że to wszystko idzie tak do przodu, kurde. Ale ciężarówki... Kiedyś by człowiek chyba jeszcze ileś lat temu nie przypuszczał, że to aż tak będzie wszystko skomputeryzowane. Przecież to Scania ma, tak? Tutaj ja patrzałem sobie w internecie. To Scania przecież robi testy z... Na pewno z dwoma, a nie wiem czy nie z trzema ciężarówkami. Że pierwszą kieruje kierowca. Tak, z trzema ciężarówkami to widziałem, było robione. W pierwszej siedzi kierowca, a dwie za nim jadą same. One się kierują za tą pierwszą ciężarówką i oni pracują cały czas nad tym systemem. Wiadomo, skrzyżowania, przejazdy, nieprzejazdy, to musi wszystko działać, nie? Także samochody, tak jak ja to tak myślę, że one nie będą od razu same jeździły, tak jak wszyscy mówią, że samochody to niedługo będą same jeździły. Będzie zawsze ten jeden kierowca, tylko po prostu on będzie jechał naraz trzema zestawami. Ej, czekajcie, to mnie, ja widzę już, że ten GPS coś tutaj szaleje. A nie, to będzie takie rądko, okej. Może by tu zrobił zdjęcie, co? Takie akuratne na miniaturę zdjęcie będzie. Petardzioskie takie. Z dużym, długim zestawem. Ze szwedzkimi napisami. Chociaż nie będzie widać, że to jest Scania, nie? Nowa, ale... Kto będzie chciał ten... Kto będzie chciał, ten zobaczy, że to nowa skaniulka jest. Chociaż nie jest powiedziane, że to pójdzie na miniaturkę. Może które, jakieś inne pójdzie. No, wbijamy się do góry. Göteborg, Kalmar, Kopenhaga. Ale mówię, tutaj skrzynia sześciobiegowa, to nie był dobry pomysł. Piękne widoki. Pamiętam, tu chyba pierwszy raz przyjechałem, jak wyszła Skandynawia chyba. Ej, ty nie jedziesz tu, Dandy, ty jedziesz dalej. Teraz tu jedziesz. No ale te dźwięki faktycznie, no to one są takie trochę, kurde, ciężko wyczuć dalej, nie? No widzę, mam... 1500 obrotów i idzie dalej, 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 kurde, i człowiek by go dusił, a ona już dalej nie ciągnie w ogóle prawie. Płacimy za bramki bodajże. Przelatujemy normalnie. Aż pani Jadzia musi się tam w okienku trzymać. Żeby jej nie wyssało, jak taki zestaw przelatuje. Piękna sprawa. Wlatujemy sobie na most. Nie będziemy tak zapieprzać na ten most.
elegancka sprawa, naprawdę bardzo fajnie, bardzo. Skania kozacka. Może tutaj sobie zrobimy tak zdjęcie, co? Cyk, cyk. Będę z wami sobie dzisiaj zdjęcia robił, a co? O, sferię, zobaczcie, i będzie elegancko ze znakiem. Elegancko ze znakiem, siła rozmycia, cyk. Dobra, i tak, coś takiego. I tak. I już mam zdjęcie. I wjeżdżamy pod wodę, jakby nie było, nie? Do celu już mamy blisko, bo to jest 140 km. To jest chwila beret i jesteśmy. Ciekawe, czy ci, którzy tak naprawdę lubią DAFA Euro 6 i uważają, że Scania jest bardzo, jest tak zerżnięta z DAFA Euro 6, ciekawe, czy będą, zmienią swoje zdanie troszeczkę o Scanii, jak teraz nią trochę pojeżdżą. No normalnie jestem ciekaw, bo tak każdy mówił, że ta Scania nowa to jest taka mieszanka DAFA, nie DAFA, tam wszystkich samochodów. To już żeśmy poruszali ten temat, nie ma co o nim gadać, to jest normalne. Wszystkie ciężarówki dzisiaj mają coś tam wspólnego, coś tam podobnego, no to tak jak osobówki, wszystko jest podobne, ale ja się nie zgadzam z tym, bo gdyby pierwsza wyszła Scania, a teraz by wyszedł DAF, to wszyscy by mówili pewnie, że DAF jest ściągnięty ze Scanii, także to tam nie ma co dyskutować długo, ale ciekaw jestem, czy ktoś, kto tak na przykład hardkorowo był przeciwny Scanii, że nie podoba mu się tam do dupy taka, ciekawe, czy jak pojeździ nią trochę, czy mu się spodoba, no. Normalnie jestem ciekaw. Oczywiście dajcie znać tam pod filmem, czy ona się wam podoba, jakie są wasze odczucia, tych, którzy już jeździli, a jeżeli nie jeździli, tylko widzą tak po YouTubach, po filmikach czy coś, no też mogą się wypowiedzieć, jakie są ich odczucia oczywiście, jak ona się wam podoba. Tam nie daje spokoju ta czerwona, nie wiem, to czerwona jakaś klamka, czy co to tam jest. Nie wiem, co to jest, ale klamka? Nie, chyba klamka tu jest z przodu. No nie wiem, co to jest, jakaś tabliczka? To mi nie daje tam spokoju troszeczkę, ale wiadomo, wersja beta, to nie można. No patrzcie, nie puść mnie, co za wrek. No, on widzi, że Janusz transportu się pcha na lewo. Co myśli, a nie wpuszczę dziada jednego. Ale teraz już jadę, bo ci na pewno mnie zaraz przyblokują. Będą, no, wiedziałem. Mówię, jak ja nie mogę jechać prawą stroną. No, fakt faktem, że ja jadę 90, no to tu będą bodajże bramki i ja będę zaraz, no teraz to ja w ogóle się tu wkopałem, kurde. Ale chłopaki pojadą bardzo na prawo. Ale ja nie puknąłem. Nie, przekroczenie prędkości tylko było. O, ten mi zjechał jeszcze. Ja zauważyłem w ostatniej chwili, już nie było sensu hamować. On też zauważył tego biednego tutaj, tego biednego maniorka, że nie daje rady już. No, sześciostopniowa to jest dupa blada. Ale non stop ja narzekam, nie, że sześciostopniowa to dupa blada, a jakoś ona sobie radzi. Co prawda muszę ją troszeczkę
na obrotach trzymać, no ale taką sobie wybrałem skrzynię, to taką mam. Ale szczerze wam powiem, że no z łezką w oku będę się musiał z nią rozstać. Ale na multi, na bank będę jeździł. Jak tylko wyjdzie patch, wyjdą mapy, to na multi będę na bank jeździł, kurde, nową skanią. Pewnie jak wszyscy, nie? Teraz będzie na każdą ciężarówkę, czy to Volvo, czy to był Mercedes, czy to był DAF. Każda ciężarówka na multi to jest oblężenie, jak wychodzi. Nawet jak wyszedł tuning do DAFa 105 przecież ostatnio, do DAF 105 Euro 6, ale to te 105 zaczęły też jeździć wykokszone. Zegarek tu jest duży, to jest fajne, że na godzinę można sobie popatrzeć. Zegarek i temperatura. Temperatura to tam nas nie obchodzi, ale zegarek fajny, duży, bo w DAF-ie jest troszeczkę mały ten zegarek. Natomiast no tutaj to ten przebieg, to spalanie, chociaż to spalanie ratuje to, że, no, że cyferki są te zielone, to ratuje troszeczkę. Się tak wyróżniają, natomiast nie ma się, kurde, tak na dobrą sprawę do czego przyczepić, nie? Po lewej stronie mamy duży, proszę, ten tempomat ustawiony. A, i kilometry, no, przebieg. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, kurde. Jeżeli jeszcze oni będą coś tutaj poprawiać, ja i co prawda tak nie obczaiłem na 100%, bo nie będę tu się jej oglądał, żeby się do czegoś móc przyczepić, ale tam widziałem, że na jakimś kanale niepolskim, zaraz mówię, niepolskim, przyczepili się do tego, że no dajcie mi panę wyjechać. Przyczepili się do tego, że trochę rura wydechowa, jak się spojrzy z różnych perspektyw, to że ona jest tak, tylko nie ta kanciata taka, która jest, ta nowsza, tylko ta starsza, okrągła. Że jak się spojrzy z różnych perspektyw, to różnie ją widać, ona jest tak, tam się takie przesunięcie robi. Ale mówię, mnie to jakoś nie za bardzo interesowało, także to jeszcze był taki kanał gościa, którego ja tak nie za bardzo trawię. Ciekawe, gdzie my to odstawimy, słuchajcie, bo cofać tym, chociaż tym się da cofać, ale to za dużo czasu by mi to zajęło, gdybym ja cofał tym. A dobra, tam postawimy to. Gościu sobie przyszedł popatrzeć na nową skanię. Fajna, nie? Fajna? Zarąbista, ja wiem. Tam musimy odstawić to. To musimy jakoś tutaj bliziutko pod kole płota stanąć bliziutko. Miejmy nadzieję, że się załapiemy. Załapaliśmy się. Słuchajcie, wysiądziemy i ja ją zgaszę. Silnik sam w sobie chodzi moim zdaniem fajnie. Ale gaszenie jest najlepsze. Uwaga. Bardzo ładne. Zapalanie.
No i te światła, po prostu to jest po prostu... Wyłączymy, proszę. Piękna sprawa. Moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam ją troszeczkę pokazałem, że się wam podoba. Oczywiście pod filmikiem zapraszam was do wypowiadania się, czy się wam podoba, czy nie. Dlaczego tak, dlaczego nie. Tylko bez żadnych tam takich, wiecie, nie? O, wiecie, o co chodzi, wiecie, o co kamano. Tymczasem jeszcze raz dzięki za oglądanie, za każdą łapeczkę, komentarz, udostępnianie. No i wracajcie do mnie. Siemaneczko.